Witajcie moi drodzy, w dzisiejszym odcinku cofniemy się 5 lat wstecz do 2012 roku, kiedy wasza legofanka miała lat 10 i dostała na urodziny Częstokopter z serii Lego Ninjago. Ogólnie byłam bardzo zadowolona z tego zestawu, kosztował on około 120 zł na tamte czasy, no i posiadał wymarzoną przeze mnie figurkę Kaya, czyli mojego ulubionego ninja na tamte czasy. Zapraszam was oczywiście do recenzji. To cudo ma tyle funkcji bawialnych, że nie wiem od czego zacząć. Oczywiście śmigła są ruchome, możemy je odczepić czy naczepić. Jeśli chodzi o ogon, też jest on ruchomy, mamy tu koronę od spinneru z 2012 roku. Tak. Oczywiście mamy też funkcję wypadania węży, która była na tamte czasy bardzo fajna. Wypadały dwa węże, które są takie białe. Mamy oczywiście dużo naklejek, ale te naklejki naprawdę w tym zestawie wyglądają wyśmienicie i mi one nigdy nie przeszkadzały. Skrzydła są tutaj zrobione z klocków, którymi możemy poruszać. Mają one ładne naklejki. Możemy też wyjąć to z drugiej strony i zrobić wtedy taki malutki helikopterek, który będzie bez. Myślę, że wygląda on ciekawie. Oczywiście też ma zęby, które są białe i ruchome. Jeśli chodzi o kokwit i ogólnie głowa jest zrobiona świetnie. Według mnie to jest jeden z lepszych zestawów w ogóle z Ninjago. Możemy tu włożyć figurkę. Niestety miejsca jest troszeczkę mało i niestety nie ma tutaj za bardzo miejsce na studę, żeby włożyć figurkę. Też mamy symbol wężonów. Niestety jest to naklejka, a tak naprawdę jest to nadruk. Chciałam powiedzieć, że naklejka, ale to jednak nadruk. Oczywiście też mamy wyrzutnie, którymi możemy strzelać. Na tamtym czasie te wyrzutnie były bardzo słabe, ale myślę, że teraz się one dużo poprawiły. Tak to wygląda od dołu i ogólnie helikopterek w mniejszej wersji prezentuje się tak. Feng Shui. Figurka trzecia w hierarchii Funkpire. Oczywiście plemienia Funkpire, którego brakuje mi tylko jednego członka, a to jest drugi od końca. Figurka ta posiada bardzo ładny nadruk na główce. Ogólnie główka jest specjalnie zrobiona dla tej postaci. Są specjalnie tutaj wyryte szczegóły. Z tyłu też ma nadruk, tak samo z przodu, na który widać kły. Rączki są białe, a reszta jest czerwona. Ogólnie figurkę mam w trzech egzemplarzach, troszkę dużo, ale myślę, że jest bardzo ładna. Drugą minifigurką jest KaiZix, plecakiem odrzutowym. Plecak miał bardzo ciekawe elementy, jak według mnie. Oczywiście możemy go odczepić, odjąć też Kajowi ostrza z rączek, żeby było mu dużo wygodniej, no i go zrecenzować. Kai ma jeszcze starą maskę, która miała złoty nadruk. Figurka ma też bardzo ładnie drukowany tors, który został naprawdę zmieniony teraz. Według mnie to był najlepszy tors z 2012 roku z Ninja. Tak mi się wtedy bardzo podobał i strasznie chciałam mieć tą figurkę. Tak prezentuje się z tyłu. Oczywiście możemy Kajowi jeszcze założyć tylko maskę. Były też do niektórych zestawów złote na ramienniki. W tym niestety nie ma. Ostatnią minifigurką, lecz nie najgorszą, jest mały Lloyd. Lloyd przed tym, jak przemieniła go herbatka mistrzału, wyglądał jak prawdziwe dziecko, które było mocno zakapturzone. Jego broń oczywiście świeci, emanuje piorunami, a przyjrzymy się tej minifigurce. Są to czasy, jak Lloyd miał jeszcze dwustronną główkę. Z jednej strony taką, z drugiej taką. Oczywiście czarny kaptur, a pod nim ukrywają się nadruki, bardzo podobne do nadruków na torsiku Garmadona, bo to oczywiście jego syn. I piątka, która symbolizuje to, że zostanie on niebieskim, co ja mówię, zielonym, piątym ninja. No i tak to ogólnie się prezentowało. Oczywiście mogłam wybrać inny zestaw na tamte urodziny. Mogła być to perła przeznaczenia, gdybym trochę dołożyła. Mogło być to odrzutowiec Jaya, pojazd Kaya, nie wiem, cokolwiek. Było bardzo dużo dobrych zestawów. Ale wybrałam akurat ten wężowy pojazd. A dlaczego? Ponieważ była tu figurka Kaya, była tu figurka Lloyda, które w tym czasie bardzo chciałam posiadać, a zestaw, który posiada te obie figurki, był ideałem. Ogólnie podobała mi się również koncepcja. Bardzo cieszyłam się z funkcji bawialnych, z którymi miałam do czynienia pierwszy raz i naprawdę cały czas się nim bawiłam, ustawiałam go na półce, zmieniałam, długo go składałam, ogólnie byłam bardzo zadowolona. Myślę, że mogę wam go powiedzieć z czystą pewnością. Ma on dwa minusy, którymi są na pewno te strzelanki, trochę naklejek oraz oczywiście słabo siadalny kokwit. No ale tak to na pewno warto. Myślę, że 9,5 na 10 będzie idealną recenzją. Zapraszam do obejrzenia innych moich recenzji i dziękuję wam za wysłuchanie tak długiego materiału, ponieważ musiałam się rozgadać. Cześć!